Warsztat Piaseczny wita ponownie. Tym razem będzie o naszej lokomotywie LED 204, o reflektorach. Także tutaj widzimy całe tylne czoło, komplet oryginalnych reflektorów. Górny i prawy jest, znaczy obudowy były, jest oryginał. Natomiast lewy, no sam reflektor jest też oryginalny, ale obudowa jest dorobiona przeze mnie, po prostu nie było. Także jest komplet, wszystko oczywiście ładnie świeci. U góry widzimy oryginalną rumuńską trąbkę z oryginalnym napędem tej trąbki. No daszek, który już wspominałem, także przejdziemy sobie do przodu maszyny. Z takich ciekawostek, o tutaj widzimy smarowniczkę wyjścia wału przekładni na smar stały, także mało osób o tym wie. No pewnie ci, co jeżdżą, to wiedzą. Tu widzimy korbowód, wiązary, smarowniczki, resory, pęknięcie ramy spawane na cementowni. Także przechodzimy sobie do przodu. A pomalowałem też te czołownice, to wszystko. Pomościk, który został odbudowany. No i z przodu widzimy również, jeszcze może troszkę do tyłu, uważając, żeby się nie wywalić. O, i widzimy przód. Też są już trzy oryginalne reflektory z odbudowanymi obudowami. Obudowy przyszły na kolegę, jak była kupowana lokomotywa, załatwił te obudowy, były strasznie pogięte, to tam pewnie na innym filmie będą zdjęcia, jak to było robione. Także są, wszystko jest jak trzeba. Świeci oczywiście, no też trzeba było przełącznik zregenerować. Także obudowy są poprostowane, no na razie wszystko w podkładzie, ale no wiadomo, jak będzie czas, to się, znaczy jak będzie cała malowana, to się pomaluje kolorem docelowym. Także dziękuję i do kolejnego.